była czymś niewyobrażalnie koszmarnym, co dzisiaj wydaje się prawie nie do wiary, bo zwracamy uwagę bardziej na działalność służby bezpieczeństwa czy tego typu organów ówczesnego państwa. Natomiast cenzura przez kilkadziesiąt lat, przez dwa pokolenia co najmniej, o ile nie więcej, która naprawdę niszczyła nie tylko kulturę polską, ale psychikę. Człowiek cenzurowany, dziennikarz, pisarz, artysta, twórca, nabiera jakichś innych właściwości. Ludzie wychowani w cenzurze są ludźmi okaleczonymi. Z tym, że należy pamiętać, że to nie tylko polegało, że jeśli chodzi o media szczególnie, nie tylko polegało na skreślaniu, na eliminowaniu słów, zdań, akapitów, rozdziałów czy całych tekstów. To również była działalność w cudzysłowie pozytywna, czyli wskazywanie, nakazywanie mediom, jak mają podchodzić do tematów, jakich używać argumentów, jakiego używać języka. Bo przecież również toczył się bój o język. Cenzura narzucała, nie tylko kreśliła, ale narzucała język, którym wolno było i można było mówić o sprawach szczególnie politycznych. Ten język był językiem zwanym nowomową, czy był żargonem, propagandowym żargonem narzucanym mediom. Wolno było użyć tylko takiej zbitki pojęciowej, jakiej wymagała cenzura na określenie danego zjawiska. To dotyczyło i spraw międzynarodowych, i krajowych, i kultury, i polityki, właściwie wszystkiego. Bo też cenzura zajmowała się wszystkim. Dekret, który był podstawą prawną działania cenzury, dekret 1946 roku, zawierał dwa akapity krótkie. Cenzura mogła według swojego uznania ingerować we wszystko, co było publikowane, drukowane, emitowane w radiu, w telewizji, w książkach, w każdej formie. Mogła ingerować w zebrania publiczne, w każde słowo nagłośnione w jakimkolwiek formie. Tygodnik Powszechny ma to, może tym się pochwalić, że przez cały okres PRL-u, a cenzura trwała od początku do końca, w różnym nasileniu, w zależności od etapu, ale towarzyszyła PRL-owi, Polsce Ludowej, od początku do końca. Otóż w tym okresie Tygodnik Powszechny miał zawsze palmy pierwszeństwa. Cenzura robiła wykaz ingerencji w poszczególnych tytułach. Zawsze zajmowaliśmy niczym niepodważalne i niech nikt nam nie odebrał pierwszego miejsca w tym rankingu. To była rzecz, którą największa ilość ingerencji, największa ilość pseudonimów używanych w piśmie, no i największa ilość kłopotów, jaką cenzura z nami miała, prawda? Ponieważ nie byliśmy biernym tylko odbiorcą ingerencji cenzorskich, tylko próbowaliśmy jednak z cenzurą walczyć. No robiłem to przez kilkadziesiąt lat,
dlatego byłem delegowany do tych spraw. Właściwie nie było nigdzie mowy o trybie odwoławczym. Nie miałem prawa odwoływać się do wyższej instancji, czyli do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie na ulicy Mysiej. Nas obsługiwał Urząd Krakowski, Delegatura Krakowska. Niemniej dla zasady jeździłem do Warszawy z plikiem najważniejszych, największych ingerencji i próbowałem odwojować coś. Ze skutkiem marnym, no raz na 7, 8 udawało się coś odwojować, ale chodziło o to, żeby się nie poddawać, żeby nie przyjmować sytuacji, że cenzura może wszystko, jest właściwie nieodpowiedzialna za swoje czyny. To cenzorzy byli karani za to, że przepuszczali coś, co nie powinno się ukazać. Centrala ich wtedy karała dość surowo. Natomiast nigdy żaden cenzor nie był ukarany za to, że skonfiskował coś na zapas. Profilaktycznie. Cenzorka, która puściła Wesołowi Bartoszewskiemu jeszcze w 1957 roku, był to po wznowieniu tygodnika pierwszy okres, kiedy można było napisać wreszcie o Powstaniu Warszawskim w sposób uczciwy, czy w każdym razie prawie uczciwy, to znaczy ingerencji było rzeczywiście niewiele. I wówczas Władysław Bartoszewski zacytował radio, polskojęzyczne radio, które nadawało z Moskwy. Chyba się nazywało się Radio Wanda, gdzie była z 31 lipca 1944 apel do mieszkańców Warszawy: Warszawiacy do broni, nadszedł czas. Patriotyczna odezwa radia z Moskwy wydawało się cenzorce biednej, że wszystko jest w porządku. Tymczasem jeżeli spojrzymy na to w świetle późniejszego zachowania Armii Czerwonej, oczywiście była to prowokacja. Chodziło o wykrwawienie Warszawy, a nie o to, żeby Powstanie Warszawskie współdziałało z ofensywą sowiecką. W efekcie cenzorka straciła pracę, zrobiła się wielka awantura, bo tego apelu ujawnić oczywiście nie wolno było. Ale cenzura była czujna. Cenzura była czymś, co byli nieubłagani, jeśli chodzi o śledzenie ludzi z czarnej listy. Ta lista była uzupełniana, była poszerzana. Chodziło o prześledzenie, czy przypadkiem, już nie pod nazwiskiem, ale pod pseudonimem, czy się nie pojawiają ci ludzie na łamach tygodnika. No ta gra trwała długo. No pod pseudonimami drukowali i Stefan Kisielewski, kiedy zabroniono mu pisać pod nazwiskiem. Był taki okres. I Jacek Kuroń i wielu, wielu innych. Cóż cenzura nie dosyć określiła, nie dosyć, że usiłowała narzucić sposób pisania, tylko że nie nam. Tu trzeba podkreślić tą ogromną różnicę. Jeżeli mówimy, że Tygodnik Powszechny był pismem niezależnym, na owe czasy i na owe warunki, to dlatego, po pierwsze, że nie brał pieniędzy ani od władz państwowych, ani od kościoła. Był spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitalistyczną spółką w państwie socjalistycznym. Był to dziwoląg szalenie utrudniający życie, pracę firmy, ale ta kapitalistyczna spółka, która istniała dlatego, że istniał kodeks handlowy.
przedwojenny, nieuchylony. I można było w oparciu o ten kodeks, o którym nikt nie pamiętał i którego nikt nie używał, stworzyć spółkę i funkcjonować na tej zasadzie. Niezależność finansowa i po drugie i przede wszystkim nie poddawanie się instruktażowi, narzuconym sposobowi pisania, nazywania rzeczy. Tego pilnowaliśmy w sposób rygorystyczny. Nigdy nie ulec sugestii cenzury, czy nawet szantażowi, bo jeżeli napiszecie tak, jak byśmy sobie życzyli, to i nakład może być większy, i objętość może być większa, bo to wszystko zależało formalnie od cenzury. I to regulowało. Jeżeli byliśmy niegrzeczni, jeżeli klub poselski Znak głosował przeciw, czy Turowicz podpisał list 34, obcinano nakład o 10 tysięcy, potem następne 10 tysięcy. Objętość, zeszliśmy kiedyś przez dłuższy czas, wychodziliśmy na sześciu kolumnach. To trudno uwierzyć, że pismo, można robić poważne pismo na sześciu kolumnach. A robiliśmy to, bo takie były czasy. I jest rzeczą niezrozumiałą dla żadnego cudzoziemca. Nie da się nikomu spoza Polski, ani może młodemu pokoleniu dzisiaj w Polsce wytłumaczyć, dlaczego to. Właściwie jedyna ustawa, która została uchwalona w czasach pierwszej Solidarności w roku 81. Właściwie legislacyjnych osiągnięć Solidarność nie miała poza tym. Jedna jeszcze ustawa samorządowa, poprawiona samorządowa. Ale przede wszystkim uchwalono ustawę o cenzurze. Jak wytłumaczyć normalnemu człowiekowi żyjącemu w normalnym świecie, że zryw, ogromny zryw niepodległościowy, antykomunistyczny Polski doprowadził, przeforsował ustawy o cenzurze. No ale w stosunku do sytuacji, kiedy cenzurze było wolno wszystko, mogła robić co chciała i przed nikim nie musiała się tłumaczyć. Jeden z prezesów Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie, do którego dotarłem z interwencjami i przedkładałem mu tam nasze racje i argumenty, mówił: i po co mi pan to wszystko mówi? Przecież my mamy rację z urzędu. Mieli rację z urzędu nie oni, bo w gruncie rzeczy oni byli sterowani przez Biuro Prasy Komitetu Centralnego, ale formalnie tak, mogli wszystko. Otóż stworzenie jakichś ram, bardzo niedoskonałych, ale ram dla cenzury, prawnych ram, było krokiem do przodu. Przede wszystkim wtedy w tej ustawie powiedziano, co cenzurze wolno, a i tak przekraczała te swoje uprawnienia. Ale przynajmniej była próba zarysowania pola działania cenzury. A poza tym ta ustawa wniosła coś, co było w bloku socjalistycznym rzeczą niebywałą, że można było znaczyć miejsca ingerowane. I w dodatku można było zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzję. No to trwało do stanu wojennego, ale zdążyliśmy wygrać dwie czy trzy rozprawy w sądzie administracyjnym i znaczyliśmy też jako właściwie bardzo nieliczni w Polsce, ponieważ reszta prasy skoncentrowana w koncernie Ruch partyjnym, koncernie, oczywiście nie znaczyła, no, bała się znaczyć. Miała do tego prawo, ale z tego nie korzystała, bo byłaby to działalność antypartyjna. Cóż można powiedzieć na zakończenie, że przy całym
Ja kilkadziesiąt lat życia borykałem się z koszmarnym absurdem, jakim była cenzura. Z czymś, co było samo w sobie bez sensu. A szkoda, prawda, życia, żeby z czymś takim walczyć, ale walczyć trzeba było, nawet z czymś, co urąga wszelkiemu sensowi. Ale stąd zostało mi to, że na dźwięk cenzura odbezpieczam pistolet, to znaczy nikt nigdy mnie nie przekona, że jakakolwiek forma cenzury może być korzystna czy pożądana. Nie, nie może być. Ale przy tym wszystkim chciałem zwrócić uwagę na jeden element cenzury w PRL-u, że mimo wszystko prasa, media w PRL-u były tym najswobodniejszym barakiem w obozie komunistycznym. Nie bez powodu uczono się po polsku w Czechach, w Moskwie, ściągano polskie gazety jako jedyny kontakt ze światem. I ta względna swoboda mediów polskich była zauważalna, oczywista dla wszystkich. A wynikała ona w znacznej mierze, i tu powiem coś bardzo paradoksalnego, z faktu istnienia urzędu cenzury. Mimo wszystko, w tych nawet bardzo złych czasach i złej sytuacji, to, że był urząd i ja naprzeciw urzędu, mając minimalne szanse wygrania, ale psychicznie były dwie strony. To oni kreślili, a ja starałem się bronić, co się dało. W żadnym innym kraju komunistycznym naszego ówczesnego bloku nie było urzędu cenzury. Był redaktor naczelny, był autor i to oni odpowiadali za to, co drukują i co piszą. I nie ma większej cenzury, bardziej skutecznej, niż własny lęk. Człowiek pozostawiony sam na sam z własnym lękiem przegrywa dużo bardziej niż przegrywaliśmy z urzędem cenzury. Wystarczy obejrzeć ówczesną prasę państw komunistycznych poza Polską, wyprana była z wszystkiego. I z informacji, i z własnego myślenia. Dlatego, że redagowali ją ludzie i wypełniali szpalty ludzie przerażeni tym, co napiszą i co wydrukują. Nasz komfort psychiczny polegał na tym, że usiłowaliśmy zachowywać się normalnie, a to cenzura, a nie ja musiałem się ograniczać. Oczywiście nikomu nie przychodziło do głowy, żeby prowokować cenzurę i żeby wdawać się zupełnie w konflikty, których nie mielibyśmy najmniejszych szans. Ale usiłowaliśmy nazywać rzeczy tak, jak się powinno w języku polskim nazywać, mówić o nich w możliwie normalny sposób i nie poddawać się tej presji propagandowo-partyjnej, która usiłowała zglajszachtować wszystkie media, żeby mówiły jeden sposób i tym samym językiem. I stąd o paradoksie, prawda, istnienie urzędu cenzury było wyróżnikiem w obozie komunistycznym. Było czymś, co dawało nam
odrobinę większe szanse. Żura przy całej swojej złowrogiej działalności zadbała jeszcze o to, żeby zacierać za sobą ślady. Te wszystkie skreślenia są dokonywane moją ręką, bądź Mieczysława Przoda, kolegi nieżyjącego już, bo decyzje cenzury były przekazywane telefonicznie, nigdy nie na piśmie. To nie cenzor kreślił, to on dyktował mi, co cenzura wykreśla, a potem sprawdzano, prawda? Jeżeli ten tekst dalej był w wersji pierwotnej, to oczywiście nie było mowy o druku numeru i byliśmy w sytuacji no, pisma, które nie mogło się ukazać, a tym bardziej nie mogło być kolportowane. Bardzo skrupulatnie sprawdzano potem, czy te decyzje cenzury zostały zrealizowane w druku. Ale to nie cenzor kreślił, to nie jego ręką. Właściwie cenzura mogłaby dzisiaj, cenzorzy mogli powiedzieć, właściwie nas nie było. To pan Kozłowski sobie kreślił na własne tego, to jego sprawa. Czego się nas czepiacie? No i tutaj to pokazuje zakłamanie i pokrętność tego systemu, którego cenzura była tylko eksponentem, jednym z ważniejszych, podobnie jak Służba Bezpieczeństwa, sprawujących nadzór nad społeczeństwem, bo monopol medialny, monopol informacyjny jest istotnym elementem państwa totalitarnego.